Witam wszystkich na moim kanale. Ze względu na zbliżające się święta wielkanocne, oczywiście głównym daniem są zazwyczaj jajka. Jeżeli chcecie zobaczyć kilka moich pomysłów na to, jak w tym roku można zaskoczyć swoją rodzinę nowym przybraniem, oglądajcie ten filmik. Dzisiaj pokażę pierwszy z moich pomysłów oraz kilka kolejnych, na których podzielę się z Wami kilkoma przepisami na świetny sposób prezentacji tej wielkanocnej potrawy. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, zachęcam do zasubskrybowania, aby w przyszłości nie przegapić żadnego przepisu. Nowe filmiki ze smakołykami zamieszczam co najmniej 2 razy w tygodniu. W pierwszej kolejności przygotowujemy marynatę. Do tego potrzebujemy garnek z wodą. Do niej dolewamy ocet jabłkowy. Jest troszeczkę zdrowszy niż zwykły ocet, dlatego wolę ocet jabłkowy. Następnie dodajemy odrobinę soli i będziemy potrzebować również troszeczkę cukru. Tak jak przy każdej innej marynacie, cukier dodaje troszeczkę smaku. Następnie bierzemy nieduży, mały liść czerwonej kapusty, dodajemy. On doda odrobinę niebieskiego koloru, ale nie martwcie się, ogólnie kolor będzie piękny fiolet. Kroimy nasze buraki w drobniejsze kawałki i dodajemy również wszystko do naszej marynaty. Buraki nadadzą tego głównego koloru. Można również dodać malutką cebulkę albo po prostu, tak jak ja robię, kawałek szalotki razem z tymi zewnętrznymi suchymi liśćmi, ze względu na to, że one dodadzą odrobinkę tak jakby brązowego odcienia. Wszystko razem będzie naprawdę ładnie wyglądało. Naszą miksturę gotujemy. W momencie, kiedy się zagotuje, zmniejszamy ogień, żeby ona się jeszcze 10 minut pogotowała na niższym ogniu. Następnie odstawiamy z ognia nasz garnek, wyjmujemy wszystkie liście czerwonej kapusty. Chodzi o to, że jeżeli by były za długo, nadałyby zbyt niebieskiego koloru. Nie chcemy tego. Następnie naszą miksturę odstawiamy na chwilkę, żeby się wystudziła troszeczkę. Nie zupełnie, tylko trochę. Do głębokiego naczynia, czy też tak jak ja to robię, do słoika, wkładamy nasze jajka. Ja Wam chcę pokazać, jak będzie wyglądało całe jajko oraz połówka jajka po zamarynowaniu. Dlatego dodaję jedno i drugie. Wlewamy naszą miksturę, nasz płyn, naszą marynatę i później również przekładamy wszystkie inne składniki. I taki słoik odstawiamy, żeby wszystko dobrze wystygło, po czym można na noc wstawić do lodówki. Możemy je trzymać do tygodnia czasu, żeby się piklowały, aczkolwiek jeden dzień w zupełności wystarcza. I tak jak widać tutaj, po jednym dniu, po wyjęciu z lodówki, marynata jest dużo ciemniejsza, nabrała koloru. I teraz najważniejsze na nasze jajka, jak one wyglądają. Są pięknie w całości zakolorowane, mają piękny, taki fioletowy, magenta kolor. Tak wyglądają całe, a tak wyglądają połówki. Połóweczki są oczywiście dużo bardziej zakolorowane. I teraz jak wyglądają po przekrojeniu. Ponieważ tylko 24 godziny były marynowane, one nie są w całości, nie przeszły w całości tym kolorem, tylko do pewnego momentu. Jak widzicie, stworzyła się taka piękna otoczka, a w środku jest nadal białe. Naprawdę pięknie to wygląda, daje śliczny efekt, super na talerzu. W zasadzie o ten efekt głównie chodziło. I teraz możemy przygotować nadzienie. Ja używam żółtek, które wyjmuję po prostu z jajek. Jeżeli macie jakieś jeszcze żółtka inne, na pewno przy Wielkanocy się znajdą, też możecie dodać. Dodajemy sól, pieprz i wystarczy po prostu widelcem troszeczkę to pokruszyć i wtedy można dodać majonezu lub również, jeżeli ktoś lubi, sosu chrzanowego. Nada takiego fajnego też smaku. Wszystko miksujemy na gładką pastę. Jeżeli chcemy dodać odrobinę więcej koloru, można dodać kurkumę. Kurkuma jest naturalnym kolorantem, idealnie, perfekcyjnie pasuje. Przekładamy do rękawa cukierniczego. Chodzi o to, że po prostu łatwiej będzie nakładać ładnie ten mus do jajek. Przekładamy. I teraz jeżeli chodzi o moją propozycję dekoracji, będę używała szczypiorku oraz startego buraka, który był użyty do marynaty. On będzie miał piklowany taki posmak również, także idealnie pasuje. I tak oto dekoruję, ponieważ no ciężko jest to wszystko nałożyć, są maleństwa, używam pensety, aczkolwiek można po prostu posypać. I tak wyglądają gotowe jajka.
Oprócz pięknego koloru, one również zmieniły troszeczkę smak. Są troszeczkę bardziej chrupiące, twardsze i mają fajny posmak taki octowy, ale to jest naprawdę bardzo delikatny posmak, także nie przejmujcie się, nie jest zbyt silny. Tak oto wyglądają. Gorąco zachęcam do zrobienia na Wielkanoc. Dziękuję ślicznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.